Każdego dnia w wielu miejscach na świecie rozgrywa nas ogromna ilość partii szachowych. Na samym czeskomie jest to około 10 milionów partii codziennie. Wiesz co, czy zdecydowaną większość z nich? Nigdy nie zostaną przeanalizowane. Po prostu kto się zagra i za chwilę o nich zapomni. Nie jest to najlepszy sposób, jeżeli chcesz być coraz lepszym szachistą. Wiadomo, gra dla rozrywki też jest istotna, ale jeżeli chcesz, żeby Twoje partie podnosiły Twój poziom gry, to polecam analizowanie i wyciąganie wniosków z tych partii. Jak robić to w praktyce? Ja nazywam się Antoni Kozak i w szeach posiadam tytuł Mistrza Krajowego. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Ci to na moim przykładzie. Witam Cię w kolejnym już odcinku z serii Gra jak mistrz gdzie rozkrywam partie tempem 15 minut plus 10 sekund tak żeby te partie miały merytoryczny komentarz i mógł, żebym mógł wyciągnąć jakieś wnioski z tych partii w dzisiejszym odcinku gram z rywalem 2563 więc ranking bardzo zbliżony do mojego zagrałem d4 rywal zagrał skoczek f6 więc to co sobie zagram mam tutaj wiele możliwości żeby zająć sobie centrum ale ja sobie po prostu wyprowadzę skoczka ten skoczek tak czy tak będzie chciał wyjść na to pole więc mogę to jak najbardziej zrobić i tutaj mogę zagrać albo system londyński. Na przykład, mogę też zagrać główne warianty, mogę też zagrać system cola. Dzisiaj się zdecyduję na system kola. Jest to najprostszy schemat, w którym można wyprowadzać w ogóle figury grając białymi. Czyli gramy sobie E3, gramy sobie Gając D3. Tego gońca chcemy rozwinąć gdzieś na taką diagonalę. Zajmujemy sobie centrum, wychodzimy sobie skoczkiem, i taki jest tutaj nasz plan. Więc OK, rywa zdecydował się na ruch D5. I teraz mogę zagrać sobie ruch E3, żeby tego gońca wyprowadzić. Tak jak mówię, zamknąłem drogę temu gońcowi. Mogłem najpierw go wyprowadzić na to pole: byłby to system londyński, czy na to pole: byłby to atak trąpowskiego. Ale tutaj też mam ideę, że ten gońc nie zostaje na tym polu, tylko zagram sobie tak, tak, i w przyszłości będę mieć nadzieję, że ten gońc będzie tutaj oddziaływał na to centrum. Czy to z pola B2 wspomoże skoczka na E5, czy to jak rywa zagra C5, bo bardzo często rywa będzie chciał C5 zaatakować to centrum, to po prostu zbije i ten gońc się tutaj dosyć dobrze otworzy. I będą mieć takie dwa gońce strzelające w pozycję przeciwnika. Rywa zagrał ruch E6, czyli też nie zdecydował się na wyprowadzanie gońca. I mogę wyprowadzić swojego gońca na D3 i raczej to zrobię. Tutaj nie widzę jakichś przeciwwskazań do tego, po prostu wyprowadzam figurę. mogłem zaatakować centrum za pomocą C4. Ale tak jak mówię, chcę ten ruch odłożyć, przygotować go za pomocą ruchu B3, i taki tutaj jest mój plan. Rywal zagrał C5, więc tutaj rywal zdecydował się na atak w centrum. Jakiś ruch C4 może być dla nas groźny, i tak chcemy zagrać B3, więc to B3 gramy. I tak gdzieś tutaj goniec będzie chciał wyjść na pole typu B2. No i planem jest zrobienie po prostu roszady, wyprowadzenie gońca, wyprowadzenie skoczka. Takie tutaj są idee. Rywal wyszedł sobie skoczkiem. Czasami może tutaj przyjść skoczkiem na B4, żeby zbić naszego gońca, który jest jedną z lepszych naszych figur, a jak przyjdzie na B4, my się po prostu wycofamy. Potem wygonimy mu skoczka i wyjdziemy na tym całkiem nieźle. Więc po prostu mogę sobie zrobić rozszadę, aczkolwiek ta ruszada jeszcze nie jest mi aż tak potrzebna. Więc po prostu wyprowadzę sobie skoczka na to pole, na którym ten skoczek ma stać, czyli na pole D2. Ja c 3 tego skoczka. No nie chcę wyprowadzać, bo chcę w przyszłości pójść sobie tym pionkiem. I tak jest tutaj moje ustawienie, że skoczek D2, gońc B2 i tego typu rzeczy. Gońce na B2 też nie chciałem tak szybko postawić, bo tutaj jest taki dosyć ciekawy plan dla czarnych, że sobie zbiją pionka, ja zbiję i one zagrają sobie G6 i będą chciały pójść gońcem na G7. I wtedy gońc na B2 troszeczkę mi się nie przyda, będę chciał tym gońcem wyjść na A3, żeby zapobiec ruszadzie ze strony przeciwnika. Stąd moje opóźnienie tego ruchu. I tutaj. Właśnie jakbym zagrał gońc B2, który no to rywalby zbił zbił i zagrał G6 i tym G6 ograniczyłby znacznie tego gońca. Dlatego chcę mieć na to gotową odpowiedź. Jak wyjdzie gońcem na E7, to wtedy sobie już tym gońcem swobodnie na pole B2 wyjdę, czy tam na D6 jak wyjdzie. Potem no moim planem jest zrobienie ruszady, zajęcie pola E5, albo zagranie jakiegoś ruchu w centrum typu C4 albo typu E4. I takim najbardziej typowym planem tutaj jest właśnie zagranie skoczek e5, f4, gdzieś tam przejście hetmanem i po prostu zamatowanie przeciwnika. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż wykonać, ale tutaj dużo partii się wbrew pozorom tak kończy w tym wariancie, więc dlatego nie dość, że jest prosty, to jest on dosyć skuteczny. I rywal tutaj myśli, na razie ta pozycja nie jest szczególnie interesująca, ma rywal dużo możliwości, więc widzimy się jak ten ruch wykona. I rywal wykonał ruch, zbił nam pionka. Jest to decyzja ta troszeczkę dziwna ze strony rywala, moim zdaniem. Miał pionka centralnego, oddał za mojego pionka niby centralnego, ale tak naprawdę za tego pionka, który w centrum nie stał. Miał dwa pionki w centrum, bo tutaj miał jednego pionka i w tym centrum powiększonym też miał pionka, a teraz nagle po biciu, biciu, no nie ma tego pionka, więc tutaj cieszę się z tej decyzji rywala. Ale dla niego to na pewno nie była zbyt fortuna decyzja, więc tutaj jak chcesz się czegoś nauczyć, to po prostu, żeby nie oddawać w taki łatwy sposób centrum rywalowi. No bo tego pionka mógł sobie rywal trzymać, mógł sobie gdzieś wyjść gońcem, zrobić ruszadę. Jak ja bym mu zbił, no to byłaby wymiana centralny za centralny, a tak to jest wymiana ten pionek za tego pionka, dlatego to nie było aż takie dobre. I mój plan się nie zmienia, po prostu chcę wyprowadzić gońca, chcę ruszyć z koczkiem, z tym, że teraz mam po prostu łatwiejszą grę. Bo rywal nie ma przewagi w centrum i nie ma aż tak dużej ilości planów. Irwal zagrał gońcem na D6, jest to ruch dosyć logiczny. Nie wyprowadził gońca na G7, więc, tak jak mówiłem, mogę sobie mojego gońca swobodnie wyprowadzić. Ruch skoczek B4 też nie jest jakiś groźny specjalnie. Zagram sobie zawsze po nim gojąc E2 i tego skoczka jakoś wygonię, więc sobie zagram ten ruch końc B2. No, moim planem jest skoczek E5, Roszada F4, i cały czas to, co mówiłem, czyli zamatować króla rywala. Ten ruch skoczek B4 może być w pewnych konfiguracjach dosyć niebezpieczny, szczególnie jakby wieża mogła przyjść szybko na C8 i zacząć atakować mojego pionka na C2, bo wtedy ciężko mi tego pionka obronić, no bo po skoczek B4 oczywiście tego gońca oddać nie chce, tak jak mówiłem, to jest jedna z lepszych moich figur, celuję tam w króla przeciwnika, stoi na bardzo dobrej diagonali i okej, okay, teraz rywal nie dość że wziął pod kontrolę punkt E5, to jeszcze ważne jest to, że stworzył groźbę skoczek B4, bo teraz już nie będę mógł z skoczkiem, bo po prostu rywal zacznie mi atakować tego pionka, to znaczy zbije mi już tego pionka, jak tym końcem odejdę. Więc dlatego gram ruch A3, żeby temu ruchowi skoczek B4 zapobiec. I rywal Mod teraz bardzo duży problem z tym gońcem na c8, nie za bardzo wiadomo co z nim robić, zwykle ludzie próbują go jakoś wymienić, typu b6, typu a5 i gońc a6 Tylko że zawsze po b6 i a5 zagram sobie hetman e2 i po prostu no, będę kontrolował, żeby rywal tutaj nie przyszedł na to pole a6, rywal odsławi sobie dodatkowo takie pole, będę mógł tutaj jakąś figurą w przyszłości wejść, więc ten goniec jest tutaj przyczyną największych udręk ze strony przeciwników, dlatego często warto rozważyć, zanim się zagra ruch e6, po prostu wyjście tym gońcem gdzieś na pole g4, czy to w tym, czy po przygotowaniu tego ruchu. I okej, okay, rywal myśli, więc widzimy się, jak już ten ruch wykona. Rywal zrobił roszadę i co po tej roszadzie? Mogę zrobić też szroszadę. Mogę zagrać ruch Hetman E2. Hetman E2 jest przydatne, bo kontroluje pole E5. Rywa już nie będzie mógł zagrać E5. Oczywiście w poprzednim ruchu mógł zagrać ruch E5. Nie wiem, czy do końca mógł w tym ruchu zagrać E5, bo bym zbił i zagrał Hetman E2, związał mu skoczka, ale nawet strategicznie, po E5 biciu ten pionek byłby słaby i tego pionka mógłbym atakować. Ale za to rywal miałby możliwość wyprowadzenia gońca z C8. Dlatego chcę temu ruchowi E5 mimo wszystko zapobiec. I najprostszym sposobem jest wyprowadzenie Hetmana. Zauważcie, że tutaj z Roszadą się nie śpieszę, ponieważ Roshada, no nie jest ruchem koniecznym. Roszada się przydaje dopiero, jak wieża będzie chciała wejść do gry. I na początku było dużo ruchów, które były bardziej od tej Roszady. Potrzebne mimo wszystko, bo na razie ta wieża na nic mi się nie przyda. Jeszcze opóźnienie ma ataki, plus, że czasami mogę zacząć tymi pionkami rywala atakować albo mogę nawet pójść w długą roszadę. Więc ta roszada, czasami jak centrum jest otwarte, jak tutaj dużo pionków jest powymieniane i grożą nam już jakieś szachy i bezpośrednie ataki, to ta roszada jest jak najbardziej uzasadniona. Ale jeżeli no, nie ma takiej potrzeby, to można sobie na początku wyprowadzić inne figury, powalczyć o centrum. I dopiero jak będzie trzeba wyprowadzić wieżę czy tam tego króla w końcu z tego centrum usunąć, to wtedy tą roszadę można zrobić, bo też jest taka tendencja, żeby tą roszadę robić przy pierwszej możliwej okazji, a to nie do końca jest tak, że zawsze ta ruszada jest taka cudowna. Irwa zagrał ruch B6. Rywal chce wyprowadzić gońca na B7, po prostu z tym, że ten gońca na B7 na razie dużo robić nie będzie. Jakiś tam skoczek E4 może być możliwe w przyszłości, tylko ja po prostu za, dużej, za dużą ilością figury na ten moment kontroluję to pole. Dlatego nie jest to jeszcze jakieś groźne. I tym, co chcę zrobić teraz, to po prostu ustawić sobie skoczka na E5, podeprzeć go pionkiem, jeżeli będzie trzeba, i zacząć gdzieś pionkiem po prostu próbować rywala w tej pozycji zamatować, zorganizować przynajmniej atak na skrzydek królewskim. Więc skoczek E5 tutaj. Dostateczna ilość figur broni tego skoczka, bo broni go goniec, gro, broni go pionek, broni go Hetman. Zajmuje to pole E5. Jak rywal nic nie zrobi, to zagram ruch F4. Jak rywal mi zbije tego skoczka, to ja mu zbiję, wygonię tego skoczka, uzyskam pionka, który jest wysunięty na skrzydle królewskim, więc dużo łatwiej mi będzie atakować rywala. No i sobie za chwilę gdzieś tam drugim skoczkiem przyjdę. Więc tutaj rywal. Prawdopodobnie nie będzie chciał tego skoczka tak łatwo zbić. No, tylko mówię, że jak zbije, jak nie zbiję, no to zagram F4 i tego skoczka podeprę. Lewan może też zagrać ruch skoczek D7, żeby zagrać jakieś F6 i próbować wygonić tego mojego skoczka. No tylko po F6 zawsze się pionek na polu E6 osłabi i to będzie dodatkowy min, dodatkowo znowu odejdzie sobie tym skoczkiem odobrany króla, to już mogę się gdzieś tam hetmanem zjawić, już jakieś ofiary się za chwilę zaczną tego gońca. Klasyczne. Więc tutaj mm... Nie jest to pozycja przyjemna do gry ze strony Rywa. I rywal zbił tego skoczka mimo wszystko końcem, więc decyzja, no niezbyt mi się podoba, jeżeli chodzi o. Mm, Jakbym patrzył z perspektywy rywala, ale dla mnie jest całkiem dobra. I okej, okay, rywal zaatakował mi pionka, więc mam teraz dwa sposoby obrony tego pionka. Tu jeszcze na razie ofiara nie przychodzi, mam za mało figur, więc nie ma nawet co na nią patrzeć. Mogę obronić skoczkiem tego pionka, albo mogę obronić swoim pionkiem. I wolałbym tutaj mimo wszystko obronić tego pionka skoczkiem, bo mój skoczek nic nie robi na polu D2. Już pole E4 nie muszę kontrolować, bo ten skoczek już nigdy na to pole E4 nie wejdzie w najbliższym czasie. Jeszcze tutaj rywal ma taki ruch jak skoczek C5, więc po skoczek F3 jest o tyle dla mnie dobrze, że po skoczek C5 już jakieś ofiary mogą wchodzić, więc tutaj dodatkową groźbę stwarzam i po prostu podciągam sobie figurę do gry, więc nie ma potrzeby bronić pionkiem, wolę sobie obronić tego pionka skoczkiem. I tak, i teraz można policzyć czy bicie na H7 w tej pozycji jest groźbą, czyli bicie na H7, bicie na H7, skoczek G5. Rywal, jak odejdzie królem na H8 to wiadomo, że dostanie Mata. I tutaj mam możliwości odejścia na pole G6, H6 albo G8. Zacznijmy od tego klasycznego, czyli G8. Zagram Hetman H5, no i po Hetman H5 tutaj grożę matem. Rywal prawdopodobnie gdzieś odejdzie, wierzą żeby zrobić sobie miejsce króla. Z tym, że wtedy zbije. Rival odejdzie i mój atak jest przytłaczający, więc to działa na moją korzyść. Po biciu, biciu. Jak rywal po szachu zagra skoczek, G, hetman, to znaczy Król G6 To wtedy zagram Hetman G4, z tym, że wtedy rywal zbije mi pionka i to mi się już aż tak bardzo nie podoba. No bo wtedy odejdę sobie hetmanem gdzieś I co rywal będzie mógł zrobić? Rywal dalej jakieś groźby tutaj w tej pozycji stwarzam rywalowi Ale nawet będzie mógł dać mi szacha skoczkiem, jak mu zbije, to on mi zbije. W sumie mam otwartego ojca, mam otwartego hetmana, więc tutaj prawdopodobnie rywala zamatuje w jakiś sposób za pomocą ruchu typu H4, ale jest jeszcze jedna możliwość, czyli po biciu, biciu, szachu zagrał rywal Król H6. I ta możliwość mi się najmniej podoba, jeżeli. Ok, rywal zagrał F5, czyli zapobieg temu, ale właśnie wątpię, żeby ta ofiara przychodziła, wiadomo, policzyłem jeszcze, ale to już jest historia, to już jest przeszłość, i trzeba się skupić na tym, co jest teraz. Rywal zagrał F5, i teraz mogę albo zbić tego pionka, bo mam tylko jeden ruch, żeby tego pionka zbić, albo po prostu zignorować. Ruch rywala. I jakie tutaj się mogą zdarzyć opcje po biciu. No po biciu fajne jest to, że mi się oba gońce otwierają na tego króla rywala, więc to jest na pewno duży plus w mojej pozycji. I dodatkowo będę atakować tego pionka, który jest osłabiony, więc mimo wszystko raczej to bicie wykonam. Bo jak nie zbiję tego pionka, to co ja mogę zagrać? Mogę zagrać skoczek g5, jakieś atman h5, ale rywal mi zagra... H6 czyli skoczek G5, rywal sobie obroni pionka na E6, bo go oczywiście zaatakowałem i tutaj dużo się nie stanie. Jak zagram G4, no to rywal też zagra skoczek C5, usunie mojego gońca i już to groźne dla niego aż tak nie będzie. Więc zbiję sobie tego pionka. Rywal prawdopodobnie zbije tego pionka skoczkiem, bo jeszcze atakowałem mu pionka na E6, więc teraz gońc broni tego pionka. Jakie ja teraz mam tutaj plany możliwe? Jakoś tego króla mógłbym próbować atakować, stąd ruchy typu jakieś H4 albo G4. Ale no też trzeba pamiętać, że po g4 osłabię sobie na przykład to pole, tutaj przyjdzie, wejdzie z skoczkiem na e4 i to nie będzie wcale przyjemne. Więc moim planem na razie odstawię ten atak na króla. Jeszcze skoczek g5 jest ruchem ciekawym, bo groży z biciem na f6 i z biciem na h7, albo biciem na e6 od razu. Tylko w tym ruchu nie podoba mi się to. Że rywal zagra sobie nawet ruch typu E5, bo skoczek G5 będzie groził E4, i ten skoczek na G5 tutaj aż tak dobrze stać nie będzie, więc ten ruch odpada. Co tutaj jeszcze mogę zaatakować? Rywala w centrum, ale na razie nie ma potrzeby. Ten pionek broni gońca, ten pionek stoi tutaj solidnie. No i jeszcze mam taki plan, żeby po prostu naciskać sobie pozycyjnie na tego pionka E6 i w przyszłości może jakiś atak się zdarzy. jak się nie zdarzy, to tego pionka zablokuję, i tego pionka będę próbować zdobyć, czyli przejdę sobie gdzieś świeżą i zacznę tego pionka. Atakować, więc do tego jest potrzebna mi roszada i tą roszadę wykonam. I co Rywal może zagrać? No pewnie zagrając D7 i wieża E8, żeby przyjść ostatnią figurą do gry i próbować przeprowadzić ruch E5, żeby ten pionek już aż taki słaby na tym polu nie był. No bo ten pionek jest słabością, nie może być broniany przez żadnego innego pionka. Jest pionkiem odstałym, więc dlatego rywal będzie chciał się jakoś go pozbyć po prostu ruszając z nim do przodu. Daje, będzie ten pionek trochę słaby, ale będzie przynajmniej stał w centrum, będą groziły widełki i już ten pionek będzie mieć potencjał. Więc tego pionka na pewno będę chciał zablokować, jeżeli rywal będzie już groził ruchem E5, bo na razie oczywiście zbyt dużą ilością, pół, zbyt dużą ilością figur kontroluje to pole E5. Jeszcze za chwilę sobie przyjdę wieżą, no ale tak jak mówię, planem rywala też jest przygotowanie tego E5. Więc dlatego skoczek e5 się może okazać konieczny. I rywal zagrał ruch, o którym mówiłem, czyli gęsto 7, więc tutaj przyjdę sobie wieżą do centrum i raczej to będzie ta wieża, bo ta wieża na linii f stoi całkiem nieźle. Po skoczku e5 będzie możliwość f4 i ta wieża się tutaj przyda. A jak zagram tą wieżą na to pole, to nie dość, że rywal może mieć jakiś nacisk po tej linii, dlatego piąka Chociaż aż tak prawdopodobny scenariusz to nie jest, ale głównie chodzi o to, że jak ruszę tą wieżą, no to gdzie ta druga wieża ma pójść? No może pójść tutaj, ale tu atakuje Pionka, który jest broniony, więc wydaje mi się, że lepszym ustawieniem jest ustawienie wież na tym polu i na tym polu. No bo tak jak mówię, chcę i tak ruszyć skoczka, pójść Pionkiem, więc ta wieża się może w przyszłości tutaj przydać. Więc przychodzę sobie tą wieżą i rywal prawdopodobnie, no, przyjdzie sobie tutaj, tak jak mówiłem, i trzeba zobaczyć, czy wtedy E5 będzie groźbą. Bo po E5 mogę zbić. Rywal może zbić, może zagrać też skoczek G4. Skoczek G4 jest nieprzyjemny, bo rywal wykorzysta wtedy związanie, które jest na tej linii. Jakieś tutaj będą motywy z matem na H2, będą motywy z biciem. Więc raczej wydaje mi się, że to E5 lepiej po prostu nie dopuszczać do tego ruchu z praktycznego punktu widzenia, to na pewno. Ale też mi się wydaje, że po prostu E5 bicie, skoczek G4 i będzie tutaj dosyć ciężko ze mną. Mogę zagrać F4 wtedy. Nie jest taka jeszcze możliwość, wtedy rywal może mi zbić tego skoczka, ja mu zbiję, on mi da szacha na c5, będę musiał odejść, da mi szacha f2 i stracę jakoś, więc tutaj po e5 nie będzie zbyt ciekawie. I przez te szybkie obliczenia zdecyduję się na ten ruch skoczek e5. Ten ruch i tak mi się przyda, nawet nie widzę jakiegoś innego przydatnego ruchu, po prostu wchodzę sobie skoczkiem na to pole, chcę zagrać ruch f4, chcę zagrać ruch g4 i znowu teraz zaczną się plany z atakiem na króla rywala. Tak jak wcześniej miałem skoczka na e5, który mi to umożliwiał, to teraz mam drugiego skoczka na e5 i też podobne plany występują. Jeszcze mam otwartego gońca, wcześniej miałem pionka na 4 teraz już tego pionka na e4 nie mam, więc z tego powodu te plany związane z atakiem na króla mają szansę powodzenia w tej pozycji. I rywal zbił tutaj skoczka. Oczywiście zbiję gońcem, tak jak mówiłem, moim planem jest jednym z planów, jest atak na króla na pewno. Więc tu Hetmanów nie chcę wymieniać, dlatego biję sobie gońcem. Jeszcze przy okazji zdobywam tempo na tym Hetmanie i rywal odszedł atakując mi pionka, więc stworzył groźbę. Z tym, że ta groźba jest pozorną groźbą, po pobiciu tutaj od razu zauważyłem, że mogę przyjść sobie wierzą. Jak rywal odejdzie gdzieś Hetmanem, nie ma takiego pola, na które może odejść z którego będzie bronił pionka na A7, więc wtedy zbiję sobie pionka. I to mi się raczej opłaci, bo będę mieć wieżę na 7 linii. A wieże na 7 linii stają zwykle bardzo dobrze. Też mogę oczywiście zagrać ruch B4, żeby wygonić tego Hitmana, mm, tylko nie widzę na razie takiej potrzeby. I mogę wrócić do moich planów, czyli ruch G4. Z tym, że po ruchu G4 warto zauważyć, że jak rywa, zbiję. zagram wieżę A1. On zagra wtedy Hetman B4 i mi zacznie atakować tego pionka i to nie będzie aż tak korzystne, więc jeżeli chce zagrać G4, no to wychodzi na to, że ruch B4 też będzie się musiał tutaj pojawić. Wtedy rywal wróci sobie Hetman na A7, zagram G4 i tutaj raczej będzie mi to wszystko stało bardzo dobrze. Więc gram B4, Hetman A7 jest takim najbardziej logicznym ruchem, bo Hetman stoi przy królu i teraz zauważyłem jeszcze, że przy po G4 rywal ma możliwość zagrania ruchu skoczek E4. Nie poświęca pionka, ale po biciu-biciu, biciu okazuje się, że są różnobarwne gońce i mój król też się nagle osłabił. Rywal może zagrać coś w swojego gońc C8, goc B7 i po tej diagonali prześladować mojego króla. Więc jak zagram tak i rywal zagra skoczek E4, to raczej będę chciał zagrać F3 po prostu, żeby tego skoczka wygonić. Jak tego skoczka wygonie? Tu, tutaj będzie całkiem dobrze. Też mogę rozważyć, czy F3 teraz nie jest sensownym ruchem, żeby po prostu ograniczyć skoczka i uniemożliwić rywalowi aż tak łatwą kontrę. Bo mimo wszystko, ruchem G4 troszeczkę się osłabiam i tutaj warto ten ruch przygotować. Więc mogę w ogóle tego skoczka nie wpuścić, zagrać F3. Z tym, że rywal wtedy odejdzie sobie gońcem i będzie chciał mi wygonić mojego gońca z tego pola, i wtedy bym chciał zagrać F4, więc też nie wiem, czy ruch F3 mi się tak koniecznie przyda w tej pozycji. Więc też mogę po prostu zrobić sobie lufcik, bo w tej pozycji się to przyda. Przygotuję ruch k 4 i w ten sposób tą partię będę dalej rozgrywał. Więc wydaje mi się, że to H3 jest całkiem sensowną możliwością. Oddaję na chwilę karty przeciwnikowi i to on niech zdecyduje, co tutaj chce dalej robić. Czyli chcę Rywa zagrać skoczek D7, to co mówiłem i wygonić mi gońca, więc warto, żebym tym gońcem sobie odszedł gdzieś, odejdę sobie na D4 i po skoczek D7 zagram ruch. F4, takie ja tutaj mam mm, plany. Jeszcze tutaj rywal mi wtedy wyjdzie skoczkiem na E4. Mm, ale no, mogę to zignorować, mogę też zbić i wtedy no to rywal będzie mieć dosyć słabego gońca, ja będę mieć gońca dobrego, więc sobie odejdę na D4, no bo plan Rywala jest skoczek D7, więc sobie po prostu od tego planu uciekam Ruch E5 nie jest groźny, po prostu zbiję pionka. Jak rywal zagra skoczek D7, żeby przygotować E5, to wtedy mam F4. No w tej kolejności się na to zdecydowałem, bo jakbym zagrał od razu F4, no to rywal już wchodzi tym skoczkiem na E4, po biciu rywal bije, no i troszeczkę moja przewaga się rozmywa. A tak to po skoczek A4 zawsze będę mieć możliwość, żeby przygotować ruch F3 i żeby tego skoczka po prostu wygonić. Albo już nawet po a 4, biciu, biciu nie będzie mój król osłabiony ruchem f4, tylko będę mieć tutaj pionka na f2. Zawsze ten pionek jest bezpieczniejszy. A tak jak mówię, przy różnorodnych końcach liczy się to, która strona atakuje króla przeciwnika, i w często nawet za cenę pionka warto tego króla zacząć atakować. Ok, rywa zagrał ruch a 4, o którym mówiłem, i teraz mm, no mogę zbić po prostu tego skoczka i przestawić się tutaj na linię D na przykład. Rywal będzie mieć słabe pionki, rywal będzie mieć też gońca, który tutaj wiele nie robi, więc wydaje mi się, że to jest plan całkiem sensowny, bo ten skoczek tutaj stoi całkiem nieźle, ruch e5 już teraz się pojawia na radarze rywala, jak zagram f3 to mi zrobi widełki w tym momencie, więc to mi się na pewno nie opaca. i tak jak mówię, no ten ruch e5 jest tutaj ruchem dosyć nieprzyjemnym. Mogę też oczywiście gdzieś pójść hetmanem i po e5 odejść sobie gońcem po prostu i stopniowo wyganiać te figury przeciwnika, więc to też jest opcja. I muszę się teraz zastanowić, która z nich jest lepsza. Czyli zagram sobie, załóżmy g 4, Rywal zagra mi ruch E5, a ja odejdę sobie gońcem. I ten skoczek będzie troszeczkę tutaj skoczkiem podwisającym, że tak powiem, z tym, że rywal też może mi wrócić wtedy i zagrać E4 i wiąże wtedy dosyć sporą kontrę, więc wydaje mi się, że najprostszą drogą do przewagi w tej pozycji jest po prostu zbicie tego pionka zagranie wieży D1. I tutaj gra na te słabe piąki w przyszłości Więc ok, więc zbiję sobie tego skoczka I zagram wieża D1 Bo wieża już na linii E aż tak mi się bardzo nie przyda Otworzyła się linia dla wieży Dlatego sobie ją na linii E Ustawiam, tą wieżę sobie ustawiam I ok Wieża E1 Rywal może mieć kontra na tym pionku, Ale zawsze sobie odejdę gdzieś wieżą, zagram C3 Ten goniec tego pionka będzie bronić I też goniec rywala musi tego pionka pilnować Bo tego pionka może rywal łatwo stracić Więc tutaj Jakie są moje plany i co jeszcze o tej pozycji? Bo ta pozycja jest dosyć ważna, jest pozycją dosyć krytyczną. Bo jak tutaj mi się uda zagrać jakieś wieża D2, drugą wieżą przyjść, gdzieś odejść gońcem, no to już rywal będzie stać przez całą partię dużo gorzej, więc rywal jakoś chce kontra nawiązać. I jak ma już te pionki słabe, to też nie głupim pomysłem jest zagranie po prostu ruchu E3, żeby otworzyć swojego gońca i żeby przynajmniej jakieś groźby stwarzać. No z tym, że po E3 zbije sobie gońcem tego pionka. Ok, rywal odszedł królem, więc to już jest przeszłość, ale po prostu zbiłbym sobie gońcem, zagrał jakieś światła 4 i nawet zagrałbym f3, żeby tego gońca ograniczyć, nie byłoby to dla mnie żadną katastrofą. Więc ok, więc rywal odszedł królem, jaka jest tutaj jego intencja? Żeby zagrać e5 i żeby nie było szachana c4, czyli takie coś tutaj rywal chce planować, więc jego intencją jest ruch e5. Tutaj już tą intencję odkryliśmy, ten ruch e5 nie jest groźny, zawsze sobie na gońcem. Więc dalej swój plan realizuję, czyli ustawiam sobie wieże na otwartej linii. No i tak jak mówię, po E5 zawsze po E3 jest dostępne. Ten gońc jest broniony na tym polu, broni też tego pionka i jeszcze blokuje te pionki. Więc tutaj ten gońc stoi świetnie i tutaj moja przewaga pozycyjna raczej nie ulega wątpliwości w tym momencie. I tutaj rywal będzie się musiał tłumaczyć, jak to się mówi przez resztę partii. I na pewno ta pozycja jest dosyć przyjemna, czyli chcę zagrać wieżę d1 i gdzieś tą wieżą wejść. Więc mój plan jest dosyć prosty, zobaczymy co rywal na niego przygotował. I rywal zagrał ruch wieża d8, czyli nie oddaje linii d bez żadnej walki, chce o tą linię powalczyć. Ale no tutaj ja już jestem na tej linii zbyt silny, już za bardzo jestem przygotowany. Po prostu zagram sobie wieżę d1, mam zdwojone wieże, jak rywal mi zbije to zbije hetmanem. I już na tą linię d rywal nie wejdzie, będę mieć tą linię przejętą. I tutaj jeszcze jedna taka uwaga odnośnie różnobarwnych gońców, bo są tutaj niewątpliwie tematem, jednym z tematów tej partii i te różnobarwne gońce. Często są błędnie uznawane, że jak są różne barwne gońce, to pozycje nawet bez pionka da się łatwo zremisować. Bierze się to przykładnie z tego, że jak nie ma żadnych innych figur, tylko te różnobarwne końce, gońce, to rzeczywiście bardzo ciężko jest często wygrać pozycję, bo po prostu gońc rywala może zablokować nasze pionki i żadną figurą nie wygonimy tego gońca rywala, więc to jest rzeczywiście prawda, ale jeżeli jest jakakolwiek inna figura z tymi różnobarwnymi gońcami, to już to działa całkiem inaczej. Czyli ta strona, która ma jakąś inicjatywę, ta strona, która mm, po prostu posiada w tej pozycji. No, tą inicjatywę czy jakąś przewagę, właśnie ta strona jest stroną dominującą, bo ma tak jakby figurę więcej, którą może ewentualnie przyrzucić do ataku, i tej figury nic nie zneutralizuje, bo mojego końca na E3 już żadna figura nie zneutralizuje. No, jak rywal by chciał coś z nim zrobić, to musiał oddać by ceniem go wierze, i te gońce się po prostu już nie wymienią, dlatego te gońce są dla mnie korzystne. Ok, rywal zagrał Ruch hetman F6. I co z tym ruchem Hetman F6 jest nie tak? Mm, może nic nie jest nie tak, ale to co mi się wydaje, że jest nie tak, to to, że zagram sobie Hetman G4 po prostu i będzie groził ruch G5 z... nie wiem jak to się nazywa dokładnie, jest to chyba Rozen. Chyba tak, jak coś to możecie dać znaleźć w komentarzu, jak jestem tutaj w błędzie, ale gołęb G5 będzie grosiło, jak rywal mi zbije, to mu zbije wieżą, nie będzie mógł tej linii opanować, bo znowu będzie gołęb G5 i to gołęb G5 nie jest zbyt przyjemną groźbą dla rywala, jeszcze dodatkowo uaktywniam Hetmana, który tutaj będzie sporo robił. Zawsze tutaj ten Hetman stoi lepiej niż na tym polu. Mogłem też pójść na to pole Hetmanem i atakować tego pionka, no tylko rywal wtedy miałby szansę wrócić, przyznać się do błędu, obronić pionka i nie za bardzo widać przyszłości dla tego Hetmana na tym polu, bo okej, okay, atakuje pionka, ale nic więcej nie robi. Rywal się obronił przed groźbą, i teraz przychodzi czas, żeby jakoś próbować tą przewagę wykorzystywać powoli, bo moje figury wszystkie stoją dobrze i warto się rozglądać. Czy nie ma żadnych motywów kombinacyjnych, czy czegoś w tym stylu. Ale raczej wydaje mi się, że na ten moment tutaj nic konkretnego nie będzie w tej pozycji. Bo nie ma tutaj ani żadnych sensownych bić, ani nie mogę tego hetmana odciągnąć w żaden sposób, więc tutaj ta pozycja jeszcze się rywalowi jakoś trzyma. I teraz co mogę zrobić? Mogę zagrać C4, żeby zagrać C5 i próbować wolnego pionka stworzyć, albo zagrać B5 i tego gońca gdzieś wygonić, bo ten gońc tutaj nie da się ukryć, że trzyma po d 7, ja na d 7 na pewno chciałbym wejść wieżą, dlatego tutaj rywal będzie chciał... Dlatego ja bym chciał tego gońca wyrzucić. Z tym, że po C4 rywal mi zagra nieprzyjemny ruch gońc A4. Z tym, że po gońc A4 wymienię wszystko i zbiję mu pionka, więc to będzie dla mnie dobre. I ten ruch nie jest taki nieprzyjemny jak mi się wydawało. I co rywal może zagrać po C4? No ten pionek przestał bronić tego pola, więc rywal może wejść tutaj wieżą. Jak mu zbije, to on mi zbije, ja mu zbije i mu się gońc otworzył. No i znowu ten gońc się otworzył, ale no, zbyt wiele też nie robi. Zyskałem pionka i staje dobrze. Więc wydaje mi się, że C4. Z tymi dwoma planami, albo zagrania B5 i wygonienia gońca, a potem wejścia wieżą, albo zagrania C5 i wytworzenia wolnego pionka, i jest tutaj dobrym pomysłem. Czyli ok, bicie, bicie. Rywal prawdopodobnie wymieni wieżę. I tutaj to, co się stało w tej pozycji, to to, że mogę wymienić wieżę, wejść sobie Hetmanem po prostu już komfortowo. Mój król jest super bezpieczny. Ten Gońce tutaj bardzo dobrze broni tego króla. Żadnych wiecznych szałów ten Hetman nie będzie mieć. A ja powoli zacznę atakować rywala, więc sobie zbiję, zbiję i uaktywnie po prostu. Moją figurę. Potem to stoi świetnie, teraz trzeba jeszcze tą figurę oaktywnić i potem można myśleć o jakichś wolnych pionkach, o jakimś ruchu B5. Tutaj ta pozycja może się bardzo łatwo rywalowi rozpaść. Jakieś ruchy typu gojąc H6 mogą wchodzić w rachubę, no aczkolwiek teraz no rywal by zbił, zbiłbym i to byłby tylko jeden szach. No nie tylko jeden szach, ale kilka szachów, które by nic nie dały, no bo sam Hetmanem rywala nie zamatuje. Ok, rywal zagrał Hetman C7, więc obronił jednocześnie nie dość że gońca swojego, to tutaj pionka, więc ruch na pewno ze strony rywala dosyć dobry. I co mogę ja zagrać? Mogę próbować realizować plan związany z ruchem B5, mogę realizować plan związany z ruchem C5. Ruch C5 jest o tyle kuszący, że wytworzy mi się wolny pionek w tej pozycji. Aczkolwiek też wtedy troszeczkę zamknę mojego gońca Też mogę po prostu próbować przestawić gońca Bo jak zaatakuję tego pionka jeszcze jedną figurą To rywal nie będzie mieć szans go obronić Więc to jest dosyć sensowny plan I ten gońc no to tutaj stoi tak świetnie Że nie chcę się nim odchodzić Ale no mimo wszystko jak mam w perspektywie Zdobycie pionka za darmo jeszcze ten gońc tutaj też będzie stał świetnie Będzie atakować króla To się na to zdecyduje Czyli odchodzę sobie gońcem Tutaj rywal żadnych tylko jak odejdę gońcem na to pole, to rywal zagra Headman D7 I zrobi to co na pewno by chciał, czyli wymieni Hetmany, Bo będzie atakował mojego gońca i będzie atakował Headmana Więc ten ruch nie byłby aż tak cudowny więc mogę aktywnić tego gońca w inny sposób: po prostu zagrać C5. Jak rywal mi zbije, to zbije sobie gońcem. Jak zbije sobie gońcem, to ten gońc będzie mógł przejść na D6, zdobyć pionka rywalowi, i ten gońc też tutaj będzie aktywny. Czyli gram C5 z ideą, żeby po biciu nie stworzyć sobie wolnego pionka, no bo wolny pionek wiadomo jest plusem. Ale tutaj jest bardzo dobrze zablokowany przez gońca rywala. I to co już mówiłem o różnobarwnych gońcach, że po prostu tego gońca nie dałoby się stąd wygonić, jak on zablokował tego pionka, no bo tego gońca nie wymienia. Więc po biciu moją intencją jest zbicie gońcem. Ten gońc będzie atakował pionka na A7, będzie groził ruchem goc D6 i będzie po prostu gońcem aktywnym, czyli bicie bicie. No tutaj przestałem blokować pionka E, ale ruch E3 nie jest jakąś tutaj dużą groźbą ze strony rywala, bo po prostu zbije tego pionka. No, rywal otworzył sobie gońca, ale tego punktu jakoś inaczej nie zaatakuje. Czyli ok, teraz zagram zgodnie z moim planem, zagram sobie ruch d 6 atakuje hetmana, atakuje pionka i rywal tego pionka tutaj straci. Nie ma możliwości obrony tego pionka. Zagrał Hetman B7, więc jego intencją jest zagranie ruchu E3 i zbicie mi pionka na B2, na G2 to znaczy, ale ja mogę teraz zbić mu po prostu tego pionka, bo stwarzam dużą groźbę, czyli bicie pionka na H6 Hetmanem. Jak tego pionka zbiję, no to król rywala jest beznadziejnie osłabiony. Więc rywal nie może sobie pozwolić na to, żeby oddać tego pionka. No, zagrał król H7 i tutaj nie pozwolił na to, żeby oddać tego pionka. I teraz jego ideą jest zagranie ruchu E3, zbicie mi pionka i próba uzyskania jakiejś kontry. Więc do tego. Raczej nie chcę dopuszczać, bo to by dało rywalowi oddech, a on tego oddechu bardzo potrzebuje, szczególnie na tym małym czasie, który posiada, więc dam mu najpierw szacha. Ten szach jest o tyle korzystny, że pionkiem się nie zasłoni rywal, bo za bardzo odsłoni swojego króla, więc musi się gdzieś królem wycofać. Wycofał się na to pole, na którym stał i teraz mogę pójść sobie na takie pole, obronię tego pionka, przy okazji już e3 nie będzie groźbą, jeszcze stworzę znowu groźbę bicia na h6, więc ten ruch bardzo mi się tutaj podoba. Czyli gram w ten sposób. Rywal no musi odejść tutaj królem. Jeszcze teraz zauważyłem dodatkowy motyw taktyczny, bo atakuje tego gońca, no ale oczywiście ten gońc jest broniony przez hetmana. Gdyby ten gońc nie był broniony, to bym tego gońca zbił, więc mogę tego Hetmana próbować odciągnąć. Czyli zbić sobie tutaj gońcem. Jak rywal mi zbije, to ja mu zbiję tego gońca. Z tym, że trzeba wtedy uważać na jakiegoś wiecznego szacha, więc trzeba jeszcze policzyć ten wariant. Rywal da mi szacha, ja odejdę. Jak rywal mi zbije pionka, to ja zbiję pionka. Mam dwa pionki więcej, więc jest wszystko świetnie. Tylko rywal może mi dać szacha na polu E5. Jak odejdę na tą linię, to mi da wiecznego szacha. Więc to co chcę zrobić, to zagranie ruchu G3. I teraz taką jedyną kontrą rywala jest zagranie ruchu E3. Z tym, że po ruchu E3 dam po prostu rywalowi szacha, szacha i zbiję sobie pionka, więc to będzie dla mnie korzystne. Do pionkówki, jak przejdzie, to wiadomo, że przegra. Zdobędę pionka i to będzie ok. Więc biję sobie na G7. Jeszcze zobaczę, czy nie ma jakiegoś wtrąconego ruchu rywal. Bo, jakby miał ruch typu gańc E4, to nie byłoby zbyt przyjemnie. Ale tutaj ma pionka, więc nic złego się nie stanie. Hetmana mi nie zaatakuje, więc tutaj praktycznie musi zbić tego gońca. Ja mu biję tego i tutaj się pozycja powoli rozpada rywalowi. Szach też jest praktycznie jedynym ruchem. Odchodzę sobie królem. Rywal, no może dać tego szacha, a ja się zasłaniam zgodnie z tym, co policzyłem wszystkim. I rywal już ruchu E3 nie ma, bo daje mu szacha, daje mu szacha, biję mu pionka. Bo E3 było taką nadzieją dla rywala, że po biciu się ten król odsłoni. Ale tutaj to co mówiłem, jest szach, jest szach, jest bicie pionka. Mój król jest super bezpieczny. Mam 3 pionki więcej i ta pozycja się tutaj hmm, powinna za chwilę skończyć. Końcówki hetmańskie jeszcze się charakteryzują tym, że długo ta partia czasami trwa, bo rywal może dawać dużo szachów często. No ale prędzej czy później, zwykle się ten król gdzieś i tak ukryje. Szczególnie jak mamy trzy pionki więcej, więc tutaj to jest już tylko kwestia techniki, realizacja tej przewagi. Czyli szach, i chcę tego pionka zbić Hetmanem, i tutaj wszystko się mi trzyma. Zobaczymy, czy Wal będzie kontynuował jeszcze walkę, czy w tej pozycji, no uznał, że trzy pionki to są trzy pionki, no jeszcze kontynuuje walkę, więc na pewno chwała mu za to, za wolę walki, ale no ta wola walki podejrzewam, że się na nic nie zda, bo tua pozycja już jest po prostu za prosta. Prostu stworzę sobie wolnego pionka, on nie może mi dawać żadnego szacha, i tutaj. Powinno być wszystko ok. Czyli dam sobie szacha, żeby stworzyć sobie wolnego pionka. Wspomagam mojego piąka. Mm. I ok. Dam sobie tutaj, to znaczy przesunę sobie pionka na to pole. Po biciu, jak rywal mi spije i zaatakuje tego pionka, no to muszę go obronić, żeby nie dostać wiecznego szacha. No ale wystarczy, że odsunę się gdzieś od Ok, rywal zagrał taki ruch. Mm, więc dam sobie szacha, żeby zejść ze związania. I zobaczymy, co rywal tutaj wykombinuje. No pewnie odejdzie gdzieś królem, mogę dać kolejnego szacha, mogę zagrać hetman e3, bo jak wymieni rywal hetmany, oczywiście pozycja jest wygrana, więc da mu jeszcze szacha jednego. Niech ten król będzie bardziej wyeksponowany na szachy i teraz zagram sobie hetman e3 z groźbą wymiany hetmanów. Jak rywal odejdzie hetmanem, to gram sobie po prostu b6 i mój pionek rychło się zamieni w kolejnego hetmana, więc tutaj też jak zagra rywal hetman a5 to będę mógł nawet, nawet dać szachę i zbić tego pionka więc myślę że to będzie najprostsze co mogę zrobić zdobywam kolejnego pionka jeszcze odrzucam króla rywala na ostatnią linię i jest tutaj wszystko świetnie więc tutaj już raczej większych nadziei nie ma dla rywala gram sobie tak bronię sobie pionka znowu żadnego szacha rywal nie ma i moim planem jest po prostu dojście pionkiem więc tutaj długo ta partia nie potrwa I rywal się poddał, więc 33 punkty rankingowe zyskane, całkiem sporo. I widzimy się w analizie tej partii. A więc, jakich trzech rzeczy może nauczyć Cię ta partia? Pierwszą z nich jest to, że nie potrzeba znajomości dużej ilości teorii, żeby grać w szachy. Tutaj zagrałem debiut, który jest jednym z najprostszych debiutów w szach, czyli system kola, bo wyprowadzałem po prostu figury i powalczyłem o centrum, okazało się, że ta pozycja po w wcale zła nie była, a wręcz była bardzo dobra. Może jakbym zagrał coś bardziej teoretycznego, to rywal by to znał i bym takiej dobrej pozycji nie uzyskał. Tutaj po prostu macie przykład, że nie trzeba się tych debiutów jakoś świetnie uczyć, żeby móc dostawać normalne pozycje i potem grać sobie w szachy. Więc dajcie mi znać, czy chcecie odcinek o systemie Koda, bo jest to jeden z moich ulubionych debiutów i jest to jeden z debiutów prostszych do nauczenia się. Więc dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli chcecie taki odcinek i może coś takiego się w przyszłości pojawi. Więc to była pierwsza rzecz, czyli znowu. To, co lubię mówić, czyli że tych debiutów się nie trzeba aż tak bardzo głęboko uczyć. Okej, okay, kolejną rzeczą, którą się możemy nauczyć z tej partii, jest to, że tym razem Rywal nie zagrał zbyt dokładnie, czyli zbił mi tutaj pionka. I dlaczego to bicie pionka nie jest często do końca najlepszym wyborem? Po pierwsze, dlatego, że. Rival oddaje mi centrum i co się dzieje? Po biciu tego pionka oddaję sobie tego pionka, za tego pionka. Bo tak naprawdę wydaje się, że wymieniamy te pionki, ale my wymieniamy tego pionka za tego pionka. Bo po biciu ja zbiłem tym pionkiem, czyli te pionki zniknęły z trzechownicy. No i co się stało? No, rywal miał dwa pionki w centrum, jednego w centrum powiększonym, drugiego miał w tym centrum Troszeczkę mniej ważnym, ale mimo wszystko daje ważnym, a po tych wymianach się okazuje, że my mamy po jednego pionka w centrum, po prostu i rywal mi życie w ten sposób ułatwił. Więc tutaj lepszym wyborem byłoby po prostu zostawienie sobie tego pionka, zagranie ruchu typu B6, typu a 7 i po prostu rywal ma tutaj większą kontrolę nad centrum. Nie ma co rywalowi aż tak bardzo życia ułatwiać. Jest to bardzo częsty błąd, występuje też w systemie londyńskim, czyli załóżmy, gramy sobie coś takiego i ludzie często po prostu wyprowadzają sobie Gęce na pole D6, grają sobie C5 i od razu, jak jest tylko okazja, to biją tego pionka. no i co się okazuje, że znowu ten sam błąd został popełniony i oddaliśmy pionka centralnego za pionka, który centralny nie jest, więc tego błędu radzę się wystrzegać. Wiadomo, czasami ma to uzasadnienie, że na przykład tego pionka ciężko by nam było obronić, aby uzyskujemy jakieś inne korzyści w zamian za ten ruch, ale trzeba brać pod uwagę, że jak chcemy wykonać ten ruch tylko z tego powodu, żeby wymienić pionki, to ta wymiana nie jest dla nas zbyt korzystna. Więc to była druga rzecz i trzecią rzeczą, która nauczycie ta partia, to jest Gra przy różnobarwnych gońcach. Całkiem sporo w czasie tej partii. Spowiedziałem o tym zagadnieniu, czyli o grze z różnobarwnymi gońcami, ponieważ różnobarwne gońce pojawiły się mniej więcej tutaj. Czyli przeciwnik ma gońca tego koloru, ja mam gońca tego koloru. I czym się te gońce charakteryzują? Podsumujmy sobie najważniejsze punkty: czyli, po pierwsze, jak jest końcówka, to czasami, nawet jak mamy kilka pionków mniej, tam dwa pionki mniej yy, i są czyste różnobarwne gońce, czyli nie ma ani żadnych wież ani innych figur, tylko po prostu są dwa różnobarwne gońce i są króle i tam pionki. To te końcówki charakteryzują się tym, że są dosyć remisowe, ale to nie znaczy, że automatycznie, gdy te gońce się pojawią, to ta pozycja zmierza w stronę remisu. Wręcz przeciwnie, bo przy wszystkim innym, czyli czy jak są jakieś skoczki na tej szachownicy, czy jakieś wieże, czy jakieś otmany, to ta strona, która atakuje, ta strona, która ma inicjatywę, ma przewagę przy tych różnorodnych końcach, bo jak my zaatakujemy króla przeciwnika tym końcem, to tego końca już żadna figura nie zneutralizuje. Ponieważ taka figura po prostu na szachownicy m, nie występuje. No może rywa zneutralizować wieżą tą figurę, czyli zagrać jakieś wieże F6, no ja to się wiąże już z ofiarą jakości i tutaj no ta figura jest po prostu jak stoi dobrze, ta figura to jest nie do powstrzymania. Tak samo jakby Rywan miał końca, który by mnie tutaj atakował, załóżmy zagrałbym jakieś G4 i po E3 zbił, to mimo tego, że mam pionka więcej, to ten gońc byłby potworem, rywal zagrałby jakieś gońc A8, H1B7 i nie zneutralizowałbym w żaden sposób tego nacisku po tej diagonali, dlatego przy tych różnobarwnych gońcach to kto atakuje ma tak duże znaczenie. Więc to są te trzy rzeczy, których nauczy cię ta partia. Mam nadzieję, że wyciągniesz z niej wnioski i że te rzeczy zastosujesz w swoich przyszłych partiach. Na szczęście w tej partii ja zbyt dużej ilości błędów nie popełniłem, to były bardziej błędy przeciwnika. I to, i widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Cześć!